terenie miasta i gminy Piekoszów pod koniec września odbyły się wybory sołtysów oraz członków rad sołeckich. W 21 sołectwach w głosowaniu tajnym mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli, którzy przez kolejne lata będą reprezentować ich interesy i dbać o rozwój swoich miejscowości. Oficjalne nominacje sołtysi odbiorą podczas najbliższego posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Piekoszowie. Wśród nas mamy sołtysów, którzy już którąś kadencję są, ale mamy też i nowych sołtysów. Dzisiaj było spotkanie, tak jak pani powiedziała, robocze, ale na zasadzie spotkania, poznania się, integracji, porozmawiania o naszej gminie, o naszym mieście i gminie Piekoszów. No ale i przede wszystkim, tak jak pani redaktor potwierdziła, uważam, że to jest bardzo ważna i odpowiedzialna rola, bo to oni są jakby pierwszym ogniwem, gdzie spotykają się z mieszkańcami, gdzie z nimi rozmawiają, gdzie zbierają wszystkie ich potrzeby, które potem razem, wspólnie będziemy siadać przy stole i realizować. Podczas pierwszego w tej kadencji spotkania sołtysi wybrali ze swojego grona przewodniczącego. Funkcję tę pełnić będzie Pelagia Rusiecka, sołtys sołectwa Jaworznia. Na zastępcę wybrano Marcina Paszkiewicza, sołtysa sołectwa Podzamcze, a funkcję skarbnika powierzono Annie Piotrowskiej, sołtysowi sołectwa Łosień. Dziękuję przede wszystkim za zaufanie, którym mnie obdarzyli moi mieszkańcy miejscowości Jaworznia w pierwszej kolejności. Następnie dziękuję również sołtysom, którzy wybrali mnie na swoją przewodniczącą. Moim zadaniem jest integrować grupę, żebyśmy razem wspólnie stanowili całość, przysłużyli się jak najlepiej do tego, aby gmina nasza się rozwijała, wspierała urząd gminy, panią burmistrz w działaniach, żeby wszystko jak najlepiej się układało. No i oczywiście jak najbardziej zależy mi na tym, aby współpraca między panią burmistrz, między urzędem gminy, między szanowną radą układała się jak najlepiej, abyśmy wspólnie dbali o dobro naszej małej ojczyzny. W kadencji 2024-2029 w gminie Piekoszów będzie 11 nowych sołtysów, wśród nich m.in. Karolina Piątkowska, sołtys sołectwa Micigust. Plany mamy jako mieszkańcy, mamy bardzo duże, ambitne, na pewno rozwój naszej miejscowości, to jest priorytet, świetlica, drogi i wiele innych. Dlaczego się zdecydowałam wystartować? Ponieważ dużo osób liczy na zmianę. Myślę, że podołam tym zmianom, dlatego próbowałam wystartować. No i jak się okazało, bardzo pozytywnie. Jak podkreślali sołtysi, którzy swoje funkcje pełnią już od lat, jest to niezwykle odpowiedzialna rola. Na pewno trzeba być społecznikiem, trzeba to lubić, trzeba się mierzyć czasem z takimi trudnymi tematami, ale podchodzić do tego dosyć optymistycznie, z uśmiechem. Trzeba być pomocnym. No nie jest łatwo, nie powiem, że jest łatwo. Trzeba dużo tutaj z gminą mieć łączności, chodzić, prosić czasami, także ludziom, z ludźmi też trzeba zawsze rozmawiać, także jest troszeczkę obowiązków. Nowo wybrani sołtysi reprezentują 21 sołectw. W ich gronie znajduje się 10 kobiet, co stanowi o jedną więcej niż w poprzedniej kadencji. Warto również zaznaczyć, że dwoje spośród sołtysów pełni też funkcję radnych Rady Miejskiej, a są to Magdalena Kos i Marek Sormian. Trzeba przyznać, że wszyscy nowi sołtysi pełni są energii i pomysłów, które bez wątpienia będą służyć rozwojowi gminy Piekoszów, a także poprawie jakości życia jej mieszkańców.